trzecią niedzielę wielkanocną nasza majestatyczna katedra pod wezwaniem świętego Archanioła Michała i świętego Floriana gości nadzwyczajnych przedstawicieli Kościoła Powszechnego w postaci księdza kardynała Ludwika Gerharda Müllera, który jest prefektem pierwszej na liście Kongregacji Nauki Wiary, jest strażnikiem tej wiary, którą Jezus Chrystus nam pozostawił, jest strażnikiem tej wiary, której depozytariuszem jest Kościół Powszechny pod przewodnictwem następcy Piotra Świętego, a więc papieża Franciszka w dzisiejszych czasach. Księdzu kardynałowi towarzyszy delegacja jego współpracowników, ale jest również wśród nas właśnie ze względu na okoliczności dzisiejszej mszy świętej ksiądz arcybiskup Wacław Depo, arcybiskup częstochowski, który w konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzialny za Komisję Środków Społecznego Przekazu. Witamy również wszystkich innych, między innymi księdza Huberta Matuszewicza, który jest wicedyrektorem Caritas Polska. Witam wszystkich kapłanów dzisiaj tu zgromadzonych, również widzów telewizji Salve i innych środków, które tutaj dokonują transmisji. Msza Święta dzisiejsza jednak ma szerszy zakres komemoracji, dlatego że to dzisiaj obchodzimy szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej i modlimy się za jej ofiary, za rodziny tych ofiar, za jedność naszego narodu i w tej intencji ja odprawiam mszę świętą. Jednocześnie jest to rocznica też tragiczna, jakże tragiczna, początku zbrodni katyńskiej na początku kwietnia 1940 roku. Co więcej, mamy też i dobre referencje naszej mszy świętej, mianowicie na początku również kwietnia, 350 lat temu, król Jan Kazimierz w imieniu narodu złożył przyrzeczenia w katedrze lwowskiej po potopie szwedzkim. Polecamy Bogu świat dzisiejszy, nasze rodziny, właśnie nazajutrz publikacji adhortacji Ojca Świętego o rodzinie Amoris Laetitia. Ta wielka karta nauki o rodzinie jest dla nas wszystkich przeznaczona, nie tylko dla pasterzy, przede wszystkim skierowana do rodzin, do małżonków, do wszystkich, którym rodzina jest bliska, a przecież każdy z nas jest w rodzinie, urodził się w rodzinie i chciałby w rodzinie umrzeć. I dziękujemy za tę obecność, która pozwoli nam bardziej świadomie iść przez życie, która pozwoli nam również być mądrymi w naszych wyborach, w naszych decyzjach i również w naszych postępowaniach w praktycznym życiu rodzinnym i społecznym. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Pokój z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć na święczą ofiarę. Spowiadam, że Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że sparcio grzeszliwym myślą obu uczynkimi zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedokłamam najświętszą Marię i zawsze dziewicą wszystkich aniołowych i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwie za mnie do Pana, Boga naszego.
Nie siejesz mi nad nami, Bóg wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, dobrowadzi nas do życia wiecznego. Dziskanej godności przypranić jej ci Bożik. Z ufnością oczekiwali walepnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojej jako władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i istot żyjących i starców. A liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien otrzymać księgę, potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery istoty żyjące mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto Słowo Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najdostojniejszy księża z episkupi, czcigodny księża, osoby konsekrowane, umiłowani bracia i siostry. Będę cześcią już niedzielą wielkanocną na zakończenie targów wydawców katolickich gromadzimy się wspólnie wokół ołtarza Chrystusa, aby słuchać słowa Bożego i łamać chleb, celebrować Eucharystię. Ogromnie się cieszę, że mogę w tym dniu razem z wami wszystkimi modlić się i rozważać biblijne orędzie zbawienia. Moja radość jest tym większą, iż mogę przekazać wam słowa serdeczności papieża Franciszka, który za moim pośrednictwem przeżywa swoje pozdrowienia i apostolskie błogosławieństwo na tydzień biblijny, które dzisiejsza niedziela odbiera. Ojcze Święty, prosił mnie o zapewnienie wszystkich Polaków o swej bliskości, rodziną, osobą, dorosłym, dzieciom i młodszym. Papież Franciszek z nadzieją myśli i mówi o światowych dniach najmocniejsze w Krakowie, które staną się okazją do spotkania i świadectwa entuzjazmu wiary mwoli z całego świata, jak też do zaczerpnięcia na nowo z bogactwa wiary waszej ojczyzny. Wytichnia Polska świętuje 1560 lat przyjęcia chrześcijaństwa. W to wielkie dziedzictwo wypisani są liczni świeci na wśród nieświęte Jan Paweł II. Z radością więc przekazują wam to odczucia serca Jotra naszych czasów, Ojca Świętego Franciszka. Liturgia Słowa stawia przed nami przeważne kategorie decydujące o chrześcijańskiej tożsamości z nimi. Powołanie, misja i świadectwo. Spróbujmy zatem pochylić się wspólnie nad przesłaniem ewangelicznym i odkryć jego bogactwo. Ewangeliczny epizod cudownego połowu ryb w swej symbolice staje się niejako próbą uchwycenia dynamiki powołania i misji. W tej krótkiej perikopie zbiegają się dwie wymowne sceny.
powodów i wielu. Pierwsze staje się niejako kluczem do zrozumienia ewangelicznej logiki działania. Oto sukcesowego, wyjątkowego powodu nie zależy od ludzkich możliwości rybaków. Powiedz jelepiśmy nie jest domeną prawury ekspertów. Gwarancją cudownego powodu jest czucenie przyjęcie w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, które wyznaczane są przez słowa Pana. Za czuścię przyjęć po prawej stronie mocy. To by właśnie posłuszeństwo temu słowu jest tutaj decydujące i staje się obrazem i aluzją do prawdziwej apostolskiej misji, jako została powierzona uczniom Chrystusa. Misji powołu ludzkich serc. Bez zasłuchania się w Słowo Boże i bez poddania się Jego mocy. Nie jest możliwy cudowny powód dla Królestwa Niebieskiego. Drugi moment łączy i czyje integralnie z pierwszym. To wywołany dialog Jezusa z Piotrem, w którym sarkmy stawy Pan. Niejako odnawia w Piotrze powołanie do podjęcia na nowo decyzję pójścia na nim i poświęcenia się całkowicie owczarne pańskie. Ta decyzja rodzi się z przyjęcia do Jezusa i zmiłości, o którą zmartwychwstały Pan pyta nie tylko Piotra, ale każdego z nas. Wiemy dobrze, że Piotrowe wyznanie miłości nad jeziorem Tiberiackim i jego przylknięcie do Jezusa wyznaczyły nowy horyzont apostolskiego działania pewnego odwagi w goszczeniu oręcia wiary, aż do oddania życia za Jezusa. Nie przypadkiem zatem czytamy dzisiaj fragment dziejów apostolskich, w którym aspekt posłuszeństwa wobec Bożego Słowa i realizowanie Bożego planu zbawienia czyni uczniów Chrystusa odważnymi świadkami Jego zmartwychwstania. W istocie bowiem odpowiedź na powołanie i sama misja chrześcijańska znajdują konieczną ekspresję w świadectwie, które nie lęka się przeciwości, czy wreszcie zdecydowanej wrogości. Opiera się bowiem nie na mocy ludzkiej, lecz na doświadczeniu mocy Ducha Świętego, która ustalnia do świadectwa i roczy wewnętrzną potrzebę świadectwa o Chrystusie Zbawicielu w serca każdego, który przylgnął samym sobą do Mesjasza. W tym roku Polska ma szczególną okazję, by odkryć głębię znaczeniową tych trzech ważnych kategorii tożsamości chrześcijańskiej.
Rocznica 1530 lat od przyjęcia chrztu, a także światowe dni mywodzieńcze, które zgromadzą miliony młodych ludzi rozmimowanych w Ewangelii. Stwa waszą okazją, by na nowo odpowiedzieć Chrystusowi w sposób bardzo osobisty. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Co więcej, jest to unikalna okazja, by zasłuchać je dogłębnie w Słowo Boże, by podjąć misję głoszenia ewangelicznego orędzia, które znajdzie swój konkretny wyraz w świadectwie. Bez wątpienia jednym z przejawów tego świadectwa jest różnorodna aktywność edytorska, jako podejmują wydawstwo katolickie. Jest to ważny element posługi ewangelicznej, za którą jesteśmy wam wdzięczni. Dziś chcę zachęcić was wszystkich, abyście na nowo odłożyli wasze serca na pytanie Chrystusa o prawdziwą miłość do Niego i byście potrafili na nowo zaświadczyć, iż jesteście dziedzicami tego bezniosłego powołania i misji, które stały się objawem polskiego narodu przez i które dziś potrzebują wiarygodnego świadectwa nas wszystkich. Niech na ten trud zmartwychwstały Pan obdarzy was wszelkimi łaskami i swoją mocą. Ja czas zapewniam was o moim towarzyszeniu duchowym, zwłaszcza gdy będę stawał i grobu świętego Piotra i świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej, by wspominając nasze spotkanie i naszą wspólną modlitwę. Amen. Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest sutro, przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i niezłożony, wysłuchaj Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On dla nas ludzi i dla naszego sprawiedliwego zastępem. Za sprawą Ducha Świętego. Za sprawą Dziewicy i stał się człowiekiem. Uczoczywani również za nas. Pod pąsiuszem wywartem został meczony, pączywany. I zmartwychwstał dnia trzeciego. Jako znamiamy Pismo i wystąpił do nieba, siedzi do prawicy Ojca. I powtórne przyjdzie w chwale, sądzić świeżych umarłych
a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierz w Ducha Świętego, Pana już przyjdzie, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie opiera uwielbiane chwale, który mówił przez proroków. Wierz za jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na oczyszczenie grzechów, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego z Bożym świecie. Do Boga, który umacnia naszą miłość i powołuje nas na świadków zmartwychwstałego Syna, zanieśmy wspólne błagania. Módlmy się za pasterzy Kościoła, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby żyjąc w łasce, byli w Kościele gorliwymi nauczycielami wiary i szafarzami Bożych tajemnic. Ciebie prosimy. Módlmy się za naród polski, aby rocznica 1050-lecia chrztu wzbudziła w nim odnowę moralną i pragnienie jeszcze większego przylgnięcia do Kościoła katolickiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i nieuleczalnie chorych, aby Bóg posłał do nich ludzi ofiarnych, którzy dadzą im pomoc i pociechę. Ciebie prosimy. Módlmy się za media katolickie, prasę, radio, telewizję i wydawnictwa, aby bez przeszkód mogły się rozwijać i dokonywać dzieła ewangelizacji społeczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wnuczkę Olę w 22. rocznicę urodzin oraz za dzieci Zbigniewa i Jolantę, wnuka, prawnuczki i ich rodziny, o błogosławieństwo Boże dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary katastrofy lotniczej w 2010 roku pod Smoleńskiem, aby wszyscy zmarli mogli cieszyć się radością nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas oraz za nasze rodziny, abyśmy na co dzień z wiary czerpali siły do życia w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się również za księdza kardynała Gerharda Ludwika, który jest wielkim przyjacielem Polski i Polaków, który do nas zwraca się w naszym ojczystym, a który jedną z najważniejszych funkcji w Kościele, udziału w posłudze tego, który jest następcą świętego Piotra, wprowadza Kościoła w wierze i w dobrej interpretacji tej wiary, żeby Pan Bóg swoimi darami, światłem Ducha Świętego go oświecał, prowadził, wzmacniał i żeby jego głos był w Kościele słyszalny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Również za organizatorów 22. Targów Wydawców Katolickich, za ich trud, za ich poświęcenie, za to, że te targi z roku na rok mają większe znaczenie dla wszystkich czytających, oglądających, słuchających, właśnie dla mediów katolickich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna zawarłeś przymierze z ludzkością, wysłuchaj naszych modlitw i spraw swoją łaską, aby nasze uczynki zgadzały się zawsze z wyznawaną wiarą przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą żał Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, uczyń mu pewniej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Serca Zdrowimy do Pana. Dzięki składaj mi Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godny to i sprawiedliwy, słuszny i sprawienny, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją wabę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który składził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniewieścił śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pewnią was pasalnych, radują się wszystkie ludzie na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn, który Twoje chwale nieustannie wołając. Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni ze całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwsze dzień tygodnia, którym Jezus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Unświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na miękkie, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy i ciał kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamięć.
to wielka tamienica wiary. Prosimy święć Twoje, Panie Jezu, i zostajemy w Tobie z Panem i oczekujemy swojego życia w Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże chleb, czcicia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, czym jączysz ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Henrykiem, kardynałem Ludwikiem Gerardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas naczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcze imię Twoje, czyż królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ciebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Baw nas, Panie, obsad wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas we swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pewni nadzieję oczekiwali czcicia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy się nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie ze Twoją wolą napełnia go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, które Ci jest i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Jesus,
przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który kraczy chechy świata, błogosławienige, którzy zostali wezwani na Jego usztę. Panie, nie jestem Boże, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, ustawiona dusza moja.
Boże nasz Ojcze, wyjści was kawi nad lud swój, którą odnowiłeś przez sakramenty, dające cicie wieczne, i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Podam ogłoszenia parafialne. W związku z 6. rocznicą katastrofy smoleńskiej i kolejną rocznicą mordu katyńskiego o 15:30 odbędzie się uroczysty koncert Stabat Mater Pergolesiego. Wystąpią znakomici artyści. Serdecznie zapraszamy. Ponad 1,5 godziny jeszcze do koncertu. Można wrócić do domu, odpocząć i zapraszamy na 15:30. Jutro zebranie akcji katolickiej po wieczornej mszy świętej. Akcja katolicka organizuje kolejną pielgrzymkę, tym razem do Lichenia i do innych miejsc. Wszystkie szczegóły są w gazetce parafialnej. W przyszłą niedzielę, 17 kwietnia, o godzinie 16:00 msza święta dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Również w przyszłą niedzielę wieczór uwielbienia o 19:00 prowadzony przez wspólnotę modlitewną Jezus na stadionie. W zakrystii można odbierać miesięcznik Od Słowa do Życia. Zachęcamy przy rozliczeniu podatkowym, by 1% skierować na zespół Caritas przy naszej katedrze. W zeszłym roku był to poważny zastrzyk, fundusz, z którego mogliśmy przygotowywać paczki, a także wspierać najbardziej potrzebujących. Tyle ogłoszeń. Przypominam jeszcze raz, 15:30 koncert poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej i mordu katyńskiego. Eminencjo księże kardynale, ekscelencjo księże arcybiskupie, człowieka, który się modli, charakteryzują dwie sprawy: historyczność i wewnętrzność. I myślę, że te dwie sprawy dobrze skupiają się już w 22. wydaniu Targów Wydawnictw Katolickich, które nie są tylko siłą historii, która się dzieje, ale przede wszystkim siłą duchową spotkań, które się tam dokonują, i wszystkich osób, które przewodzą i trudzą się nad owocnością tych targów
i jednocześnie świadectwa ludzi, którzy przez nie przechodzą. Dlatego dziękujemy za Twoją obecność pośród nas, za Twoje słowo i błogosławieństwo. Niech ono będzie mocą i mądrością dla kolejnych edycji i dla wszystkich, którzy będą z tych targów korzystać dzisiaj i w przyszłości. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.